Witam, cześć moi drodzy, Kiano Gaming z tej strony. Znowu mi szyby zaparowały, ale w sumie jeden stopień ponad zerem i trochę piździawa. Włączyłem klimę, żeby mi szyby odparowały, ale coś jeszcze słabo. Co tam dzisiaj słychać? Wczoraj strasznie dużo, znaczy wczoraj, ostatnio strasznie dużo mi się na tym, na YouTubie pokazuje, nawet zrobili tego podcast Rocky Boris o tym, o PlayStation, o tych padach psujących się i tam ogólnie o konsolach jakieś tam, bo znaczy to mi się też wyświetla ze względu, bo czytałem jakieś tam wady w Xboxie czy coś i od razu się wiecie, od razu YouTube odnajduje algorytm odnoszący się do psujących się konsol Xboxa, PlayStation, ale no Sony ma znowu problem, bo te pady rzeczywiście nie dość, że mają strasznie mały czas trwania, to do tego wrzucę w linku na przykład takiego gościa, co oglądam, to jest Tech Giant. On nie ma tam dużo subskrypcji, znaczy on nie dużo, no to taki początkujący sukces mogę powiedzieć, bo tam ma 80 tysięcy czy coś takiego, ale spoko gościu, to Brytyjczyk, ja lubię go słuchać, ma ciężki akcent i on właśnie pokazuje, na czym, o co chodzi z tym dryfującym tym, nie triggerem, tylko no gałeczką, bo mówi, że drugi raz oddał i drugi raz mu przesłali i znowu się to zepsuło. No i jednak coś tam jest na rzeczy, te pady z PlayStation się psują. I jedno się zgodzę, że jak mi się gra na PlayStation padzie, ja sobie pograłem u znajomego, no to rzeczywiście jest to rewelacyjny pad. Potem ciężko się przesiada do normalnego, jednak to robi robotę. Ale tak było do przewidzenia, psują się te pady. W ogóle mają małą tam gwarantowaną ilość godzin. Polecam sobie tam oglądnąć ten podcast ze wczoraj Borysa i tego Rock i Borys, tak? A ja wrzucę w linku tego właśnie Tech Gianta, jak nie zapomnę. On tam właśnie prezentuje dokładnie, o co chodzi z tym problemo. I no i ten, i możecie zobaczyć. Ja powiem szczerze, nigdy nie miałem problemów. Ja zawsze miałem PlayStation i ludzie ogólnie narzekali często na te pady z PlayStation. Co mnie tak kuźwa wszyscy wyprzedzają? Sorry, że się wkurzyłem, ale kurde, bo tutaj stoją nieraz tym. Ja tak złapałem dwa razy, jak jeżdżę w Irlandii, ileście lat, ponad 10 w Irlandii jeżdżę. Dwa razy, trzy razy złapałem mandat. To są drogie mandaty, przez to, że właśnie, że mnie wyprzedzali, a mnie to wkurza i ja przyspieszam. I tak dwa razy, trzy razy dostałem tak mandat. A tutaj jest ten fotoradar na tym miejscu. Dlatego jadę 70 na 60. To i tak tego, no nieważne. I nie miałem problemów nigdy z padem od PlayStation. Zawsze miałem PlayStation od 97. I powiem wam szczerze, że nigdy mi się nie zepsuł pad od PlayStation, a ogólnie na nie narzekali. Więc nie wiem. Teraz przeskoczyłem na wiadomo, od roku ponad korzystam z pada na Xboxa i się przekonałem do niego, jest rewelacyjny. I raczej już nie wróciłbym. Znaczy nie no, sorry, nie wróciłbym do starego pada od PlayStation, tak? Ten nowy to odczucie, jak to się nazywa w tych padach. Odczuwalne to napięcie na palcu, zapomniałem, jak to się, adaptywne, tak? Impulsywne. To jest rewelacja, no i to w tak czy siak wprowadzę w jakimś tam elicie pewnie w Xboxie, bo to robi roboty jednak. Więc pamiętam, no gdzieś tak ponad miesiąc temu u znajomego sobie pograłem, podotykałem tego pada i rzeczywiście fajnie, fajne odczucie. Więc to wprowadzę na pewno, to wejdzie do standardu, ale na razie się to psuje. I no i muszą to ogarnąć, no ogólnie tak się poleca, nawet ten Tech Giant mówi, że zaleca się ogólnie poczekanie z tymi konsolami, bo te pierwsze modele, i ogólnie o konsole chodzi, są wadliwe, no ja kupiłem tak czy siak, może to będą software'owo, znaczy może na pewno to będą software'owo naprawiać, łatać,
No bo dlaczego ja zacząłem zaglądać na wadliwe konsole? No bo mnie na przykład napisałem do ludzi na moim tym, czy na przykład ten Forza Horizon, też się nie odnoszę do tej gry, bo ja ją gram na PC-cie i na Xboxie. No i na PC-cie mi działa na Extreme, na 144p, wszystko pięknie śmiga, 72 klatki mam stałe. Tak, na tyle mam ustawione i tyle mam. Na Extreme wszystko wymaksowane, gra chodzi, nawet nie tyrknie, powiem wam, nawet nie tyrknie, nawet nie rzuci teksturą i nawet nie szarpnie. Xbox Series X odpalam. Nie dość, że gra jest okrojona, to jest właśnie przypadek, gdzie jednak na PC-cie ta gra wygląda lepiej. Nie dość, że gra jest okrojona, bo widać, że nie ma efektów, na przykład zwróciłem uwagę, nie dymi się tak spod kół. Chciałem sobie to jeszcze potwierdzić, ale no bo teraz tam jest zima, nie? W tym, no to w zimie to tak nie widać, ale chyba nie ma efektów takich cząsteczkowych, jakie są na PC-cie. I do tego gra, no żeby nie skłamać, zarzuci, nie cały czas, ale zarzuci teksturami, przytnie, i to przycięło mi tak parę razy, że przerwa sekundowa, wiecie, jakby obraz, raz mi czarny ekran się pojawił, jakby się konsola wyłączyła i nagle się pojawiła po chwili, no wariuje ta Forza. I to jest jedyna na razie gra na Xboxie, z którą jakiś tam mam problem, to nie jest tak, że się nie da grywać, ale mnie to na przykład wkurza osobiście, nie? Bo nie rozumiem tego. Coś tam nie dopracowali z tym przełożeniem, z tym, bo to chodzi na pewno o to, że dali ten ulepszenie na zwykły, znaczy ulepszenie na Series X. Jest. No ale nie powinno tak być, bo gra nie jest wymagająca, bo nawet na PC-cie, na niezbyt już jakiejś tam średniej półki PC-cie, to ta gra śmiga, tak? Więc no, szczególnie, że to jest ekskluzyw Microsoftu, Xboxa, więc dziwne, że tak się zachowuje ta gra. Jest tam sporo do zrobienia. Ani jednego światełka rowerzysta nie ma. Widzicie, potem mgła dzisiaj taka, że rano jechałem, też taki jeden rowerzysta jechał. Nie, nic przeciwko rowerzystom, ale kurde, wysłonił mi się ze mgły bez żadnego światła. I no, no i tylko ta Forza jak na razie mnie tak boli, bo lubię ją grać. Od razu ją zainstalowałem, instalowała mi się strasznie długo, nie wiem czemu. Kurde, patrz jak cię, patrz jak szyba paruje. I ja pinkol. Nic nie widzę. Teraz pierdyknę w te światła i tyle będzie z vloga. Tyle będzie z pacia na szkło YouTube'ów i tyle. No kuźwa, nic nie widzę. No. Gdzie ja jadę? Ja pinkola. Wy to nie widzicie, bo mam akurat tam, gdzie kamerka mi pokazuje, to mam jedyne miejsce. Dobra, tu u mnie po prawej, bo nie dość, że szyba już jest naoliwiona, bo jakąś szmatą przecierałem ostatnio i mi się oil zrobił. Dobra, ja się włączyłem klimę, to znowu coś tam pomogło. No, więc czytałem na ten temat w ogóle, więc ludzie na to narzekają do tego stopnia, że ludzie zwracali konsolę, nie? Że jest wadliwa. Gdzie czytałem na Reddicie, a no, konsole im oddawali, że nic z tego nie jest, nic tam nie jest źle, więc podejrzewam, że to, czy podejrzewam, no, na pewno jest po prostu ten Horizon zjebany, tak? Coś. No nie wypalił mi ten Horizon. To tylko może odczuć ktoś, kto grał na peceta. Więc nie odpalił ten, nie od... No nie działa dobrze ten Horizon 4 na konsolę nowej generacji, jeśli się odniesie go do tego, jak działa na pececie. Bo teraz ktoś może powiedzieć, o, ja grałem i fajnie działa, tak? No ale nie, ale to jak ja na przykład tak mówię, ja grałem na PC-cie przez ostatnie 2 lata na tym Horizonie, bo miałem go, znaczy ostatni ponad rok. Od razu jak na Game Passa sobie zrobiłem, to go wziąłem i działał zawsze rewelacyjnie, nigdy nie miałem z nim problemów. No więc o to chodzi, że w porównaniu do PC-ta to jest trochę żenada z tym, ale to tak mówię, to jest, na razie, to jest tylko jedna na razie gra, z którą mam problem. Tak to gram w tego asasynka, który jest wymagający i asasynek ani nie pierdyknie na 60 klatkach. Jedi czasami chrupnie, wiecie, są momenty, gdzie chrupnie Jedi też, więc to nie jest tak, że te gry chodzą super płynnie.
bo potrafią chrupnąć. Mówię tu o tych 60 w performance mode, tak? A nie, bo jak włączycie sobie quality, no tak macie na 30, to jak się na tym wypowiadałem, no to jeszcze jak na 30 by miało szarpać, to wiecie. Ale to nie chodzi o zepsute konsole w tym wypadku, bo tutaj nie ma nic do zepsucia i tych spraw. Po prostu to jest software, kod tak zrobiony źle. Więc zobaczymy. To nie znaczy, że się konsole nie psują, bo poczytałem sobie właśnie na ten temat, że dużo jest zwrotów, ale nie, jakoś tam analiza, nie przekraczają te zwroty jakiejś tam skali większej niż było to w poprzednim roku. Zawsze, po prostu zawsze jakaś tam partia konsol będzie uszkodzona, a przy tak masowej sprzedaży to nie ma sensu wypowiadać komuś, na przykład PlayStation czy Xboxowi, że tam się konsole psują, to nie. Jedynie właśnie w przypadku PlayStation to z tymi padami jest problem, ale to jest nowość i to było do przewidzenia, od razu to ludzie przewidywali, jak otwierali, od razu jak była premiera PlayStation i fachowcy otwierali tego pada, to mówili, że to się będzie psuło, bo tam jest dosyć łagodnie to wszystko zrobione na plastikach, chociaż podejrzewali się, będą psuły te triggery, takie bumpery, ale nie, tutaj się psują te gałeczki, to floating, tak? Floating, czy no, płynna ta gałka jest taka. Wrzucę linka z tym Tech Giant, oglądajcie sobie go, gość jest pozytywny, duży kawał chłopa, nie wiem, taki starszy, i on zajmuje się tam technicznymi sprawami, telewizory, Xboxy i te sprawy, on tak fajnie po swojsku, po angielsku to wszystko tłumaczy, jest go wypasiony, można go na początku źle zrozumieć, bo on ma taki akcent angielski, ale lubi go, poprawia mi czasami humor jego, jak on opowiada o grach i o tym, ale materiały ma dosyć fajnie to zrobione, wiecie, tak dosyć profesjonalnie, więc wrzucę go do linka, możecie sobie oglądnąć. On już mówi, że ma tam dość, bo teraz mu się na przykład nie włączał, tylko nie włączał mu się, nie wiem, czy to testował Xboxa czy PlayStation, nie włączał mu się game mode przy Cyberpunku. Ale to wiem, że coś potem w komentarzach czytałem, że coś jego z telewizorem był problem. A teraz właśnie dał na dniach, że drugi pad z Xbox, z PlayStation musi odesłać, bo zwalony. Więc masz się co tak aż przejmować, więc to się to zdarza, wiecie. Każde partie konsol są wadliwych, ale tutaj jedynie właśnie w przypadku Sony jest w tym wypadku problem z nowym sprzętem, nowy pad. No i to się będzie psuło, no to wam wymienią, no i trzeba to ich męczyć. I patrzeć, wiecie, jak wam się będą psuły te pady rzeczywiście, to od razu zwracajcie na to uwagę i oddawajcie, bo za nie macie gwarancji, tak? Bo nie wiem, ile gwarancji, ale jak to jest jakiś fabryczny błąd, to podejrzewam, że to będzie przekraczało na gwarancję, bo tak samo ja miałem z moim autem, było wezwanie do salonu, a już mam dawno po gwarancji, a było jakaś tam wada i coś tam zawoziłem, tak? Z tym, więc powiem, że tak by było w Sony. Dobra, moi drodzy, ja kończę. Jadę jeszcze w jedno miejsce i do następnego. Pamiętajcie, gry łączą niedzielą. Pa!